No i witam bardzo serdecznie w przedostatnim odcinku z Farming Simulator 17 na moim kanale, ponieważ jest to przedostatni odcinek z Farminga, z Farminga 17. Pojawi się ostatni 18 listopada, czyli 2 dni, czy tam nawet 3 dni przed premierą 19. No i będzie on ogółem, ten film będzie o tym, że żegnam się po prostu z tą grą. Tylko jeszcze nie wiem, w jakim stylu go po prostu ten film zrobię. Czy będzie to jakieś takie pożegnanie w stylu jakiegoś tam traileru, czy czegoś jeszcze innego. To się zobaczy, to wyczekujcie następnej po prostu niedzieli. A dzisiaj spotykamy się w przedostatnim odcinku i dzisiaj chciałbym zobaczyć, czy istnieje Estancia La Patio na żywo, bo mnie o to prosiliście pod poprzednimi filmami. No i oto zobaczcie, co mi po prostu z tego tutaj materiału wyszło. A, jeszcze zapomniałem. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, ja już nie przedłużam. No i mówię, zobaczcie to, co mi z tego wyszło. No i słuchajcie, wychodzi po prostu na to, że Estancia La Patio jest niby południowoamerykańską mapą, ale po prostu ta mapa nie istnieje. Nawet w prawdziwym życiu nie ma czegoś takiego jak Estancia La Patio. Znaczy jest tutaj takie coś jak Estancia Los Lapachos. Jest to w Paragwaju. No i niby jest ta cała Ameryka południowa, ale no jak tutaj możecie zobaczyć, że nie ma barw tutaj nawet tam jak jest w farmingu takich barw ziemi. No może trochę jest tutaj takie różowe lekko. No i nie da się nigdzie postawić ogółem naszego oto ludzika, bo są tutaj bardziej takie polne drogi, ale jest tutaj bardziej zalesione. No i nawet jeżeli wpiszemy samo Estancia La Patio, jak sami możecie zauważyć, no wyskoczy nam tylko to. Nie ma nic innego, nie ma innego Estancia La Patio. Nawet jeśli wpiszemy tak jak tutaj, że Ameryka Południowa, wyskoczy nam tylko to, co jest we farmingu, czyli Estanci La Patio po prostu nie ma. A ja zapraszam Was do podsumowania tego dzisiejszego krótkiego filmu. No i słuchajcie, to jest koniec tego odcinka. Chciałem powiedzieć jeszcze parę słów na koniec. Pierwsza rzecz, Estancia La Patio, no niestety, ja się napaliłem, że ta mapa będzie istnieć w rzeczywistości, no bo tak, niby Sosnówka jest, niby Golden Valley, Gold Crest Valley jest, no ale Estancia La Patio nie ma, no niby też jest w Paragwaju. Ale nie można po prostu wbić tam na ulicę, i więc nie mogę tego głębiej przeanalizować. A nie ma innego Estancia La Patio niż ta, która jest w Paragwaju. No więc może to jest ta, może to jest ta, nie wiem. Ja powiem po prostu, że nie istnieje, no bo nie mogę nic tam zobaczyć. A były to tereny też bardziej lesiste. No niby też tutaj trochę drzew jest, ale no nie aż tak jak tam. Więc moim zdaniem Estancia La Patio jest wymyśloną mapą przez Giant Software. No i kolejną rzeczą, jaką chciałem powiedzieć, że to jest naprawdę już w tą niedzielę 18 listopada będzie ostatni odcinek z 17. Będziemy się żegnać z tą grą. W 16 będzie ostatni odcinek z informacji do Farminga 19. No i 20, jak już we wtorek przyjdzie mi, bo ja zamówiłem pudełkową wersję. Wiem, bo mogłem sobie kupić przez Steama. Ale ja jestem taki, że ja wolę, jak już kupuję Farminga, to wolę pudełkowego. Zamówiłem sobie, no i prawdopodobnie jak przyjdzie mi w ten wtorek 20, bo 19 jest wysyłka, no to nagram taką jakby recenzję. No i potem ruszę już z pewną serią testów i tak dalej. No, powiem Wam, że byłem ciekawy tego, że ta mapa może będzie istnieć, ale jednak nie istnieje. No, więc ja już nie przedłużam. Zostawcie suba, lajka, ja się z Wami żegnam. Cześć, na razie.